Yo! Tu Dominika. Im dłużej stąpam po tej ziemi, tym coraz bardziej nie rozumiem pewnych typów ludzi. Jednym z takich typów jest tak zwany palant. Z tym słowem najbardziej kojarzy mi się chłopak, mężczyzna, który uważa, że jest cool, jest naprawdę fajny, bo całkowicie bezsensownie się popisuje przed innymi, czasami na siłę chce się przypodobać jakimś dziewczynom, a tak naprawdę w ogóle ich nie szanuje. I w dzisiejszym filmiku przedstawię Wam listę zachowań, po których można rozpoznać, że jest się palantem. Jest to taki mały poradnik dla chłopaków, który ma im pokazać, jakich zachowań unikać. No dobra, no to zaczynamy! Jeśli nosisz okulary przeciwsłoneczne, nawet gdy jest ciemno... Kto tu to postawił? Masz zadatki na niezłego palanta. Jeśli ogólnie nie szanujesz dziewczyn, kobiet... Hej, maska! Fajne cycki! I to niestety jest prawdziwa historia. Jesteś strasznym palantem, jeśli strasznie stękasz lub warczysz, podnosząc ciężar na siłowni. Tak, yeah. Musisz wiedzieć, że nikt na to nie poleci. Jeśli w każdym tekście lub nawet słowie doszukujesz się podtekstu seksualnego... No tak, i to jest ta moja koleżanka, która gra na flecie, wiesz, o którą chodzi? Co? Na flecie? Co za palant. Jeśli na dworze jest zimno, a ty ubierasz na przykład zwykłą koszulkę... Tak, w ogóle mi jest zimno. Nikomu tym nie zaimponujesz. Jeśli nosisz koszulę z postawionym kołnierzykiem... Każdej lasce spodobał się w tej koszuli. Nawet jeśli nie jesteś palantem, to przynajmniej na takiego wyglądasz. Jeśli często odwołujesz plany bez podania istotnej przyczyny... No siema. No, w sumie tu muszę odwołać to nasze spotkanie. Ca, no bo... W sumie to mi się nawet nie chce iść. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś palantem. Jeśli non-stop ignorujesz innych... Może wybralibyśmy się dzisiaj do kina? Okej. Okay. O, a na jaki film chciałbyś pójść? Aha. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Jesteś totalnym palantem. Jeśli stoisz samochodem na skrzyżowaniu i warczysz silnikiem... Nie czarujmy się, to zachowanie typowego palanta. Jeśli nosisz spodnie bardzo nisko... O rany, niezły palant z ciebie. I już ostatnie zachowanie. Jeśli o wszystkim, co ci się nie podoba, twierdzisz, że jest pedalskie... Stary, moja laska kupiła mi koszulkę, ale w tak pedalskim kolorze. Normalnie żygać mi się zechciało. Zastanów się, czy przypadkiem nie jesteś największym palantem w okolicy. I to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że choć trochę Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach niżej, czy zgadzacie się ze mną w kwestii palantów. Najprawdopodobniej w kilku przypadkach trochę przesadziłam z oceną. Ale myślę, że tak naprawdę wszyscy wiemy, że wiele złych zachowań składa się na postać mega palanta. Jeśli podoba Wam się ten filmik, dajcie mu kciuka w górę. A jeśli chcecie być informowani o moich kolejnych filmikach, zasubskrybujcie ten kanał. No to do zobaczenia. No dobra, no to ja idę zedytować ten filmik.